Piłkę ma sporo miejsca, już ucieka Wołkowicz na prostopadłą, ale ucieka Bębenek. Nie, Bębenek na rogu 16 jest dość Bębenek. Znowu do pomocy i co? Karny! Jest rzut karny. Nie, karny, karny. Rzut karny dla Giekszyński. Gonces ruszył, Gonces. I broni Radliński. Spokojnie teraz rozgrywa piłkę tą piłką to Maxie Kiksa, ale źle zagrał Duda albo Lejmanas, nie zauważyłem i teraz Aleksander wypuszcza znowu Małkowskiego, wchodzi trochę im dośrodkowanie, pole karne, przedłużona Kamiński, wybija, ręka karny, rzut karny dla Sandecji, Aleksander, 1-0 dla Sandecji, bez szans Mateusz Kuchta i mam wrażenie, że Iwan już wejdzie za Gonceta, ale z Franciak źle, Małkowski znowu Aleksander, czy w ten sam ruch, Aleksander, środek i 2-0. Duda, dośrodkowanie, ale złe, zgarnie jeszcze Bębenek, strzelenie piłki, trafił w rywala, kontra, Małkowski, wypuszcza Aleksandra i jeszcze idzie Dudzic sam na sam z Kuchtą. Kuchta wyskakuje z bramki, ale zachował się bardzo dobrze. Nie podpalił się jeszcze Aleksander. 3-0. Arkadiusz Aleksander. Hat-trick Arkadiusza Aleksandra. Zupełnie zostawiony bez skrycia Aleksander w środku pola karnego. Dzisiejszego spotkania. Druga połowa potrwa jeszcze 4 minuty męczarni jeszcze Giekszy w tym meczu. I jeszcze kolejna szansa na bramkę. Wycofanie. Aleksander!